do Cieszyna autobus przyjeżdża w co drugi poniedziałek w każdym miesiącu. Dzisiejsza akcja jest związana ze świętem policji. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie postanowił uczcić to święto, oddając krew. Dlatego służby mundurowe w dniu dzisiejszym na rynku oddają krew. Oprócz oddawania krwi, co jest, że tak powiem, może najważniejsze tu w dniu dzisiejszym, to można się też zarejestrować w banku potencjalnych dawców szpiku. Szukamy szpiku dla Cieszyniaka, 26-letniego chłopaka, za którego trzymamy kciuki i wierzymy, że poprzez takie akcje uda nam się znaleźć tego dawcę dla niego i uratować życie jemu i innym, którym ten szpik jest potrzebny. Oczywiście musi być zdrowy, musi być w przedziale od 18 do 50 lat. Jest to bardzo ważne, żeby być zdrowym i żeby być odpowiedzialnym, bo ta odpowiedzialność to jest chyba taka najbardziej kulejąca, bo jeżeli znajdziemy dawcę i mamy biorcę, a w ostatnim momencie odpada ten dawca, to chyba jest to najgorsze, co może spotkać naszego biorcy, ze względu na to, że zabieramy mu kolejny raz szansę na życie. Myślę, że niektóre przypadki mogą skończyć się nawet bardzo tragicznie. Oddawanie krwi, samo oddawanie krwi trwa do 10 minut. Rejestracja trwa też koło tych 10 minut. Myślę, że do 17 mamy dużo czasu, żeby wszyscy się na ten cieszyński rynek zjawili, zarejestrowali się, oddali krew. I myślę, że to też jest takie nasza polska tradycja, że jak jest potrzeba, to potrafimy się zjednoczyć i działać dla wspólnego dobra. Czego życzyć policjantom z okazji tego święta? Ja myślę, że satysfakcji z pracy. Myślę, że to jest dla nich odpowiedzialna służba, dla nas bardzo ważna, żeby oni działali sprawnie, szybko, a im należy się wielki szacunek za to, co robią.